o tym, ja panu zaraz... Jestem zdenerwowany, ale jak nie być zdenerwowany? Niech pan pozwoli, panie wójcie, w związku z tym, że po prostu dol bryluje Wieścia Gór, to chciałem panu odpowiedzieć, że... Bo to są pana słowa, że dol bryluje, bo mi tak pan powiedział na komisji urbanistyki. Wie pan, ja za każde słowa, za każdy wywiad odpowiadam. Jeżeli cokolwiek jest tam nieprawdą i nie zgadza się pan z tym i nie zgadza się pan ze stanowiskiem, zróbmy to razem klubu, no to nie ma co to, trzeba to przyjąć do wiadomości. Trzeba poczekać na te wszystkie efekty końcowe, które się porozstrzygną. Oczywiście pan myli dwie rzeczy. Portal internetowy Urzędacy Info i wiadomości Wieści z Gór. Pan po prostu myli te dwie rzeczy. Jeszcze raz chciałem publicznie powiedzieć, że to są dwie osobne redakcje niezależne od siebie. Znaczy tłumaczenie, że to jest redakcja Urzędacy Info, to jest, czy pan Niżnik, to jest to nieprawdziwa informacja. Panie wójcie, ja nigdzie nie bryluję i w niczym się z panem tutaj nie mogę zgodzić z tym, ponieważ ja nie mam nic do ukrycia, ani naprawdę pan zaprzestanie działań szukania haków na dole, bo takich haków nie ma. I to mówię adresowo do pana. Jak pan ma jakieś ten, to bo przy każdym problemie jest... Ale po pierwsze... Przy każdym problemie jest tylko dol. Proszę pan. Po pierwsze muszę zaprotestować chwileczkę. Proszę pana, wójt może w każdej chwili zabierać głos, proszę pana. Zgodnie z regulaminem pracy rady. Proszę pana, nie może być tak, że pan mi od razu tutaj atakuje i mówi, że wójt szuka haki na dole. Proszę pana, to jest kolejne nadużycie i... Proszę pana, na jakiej podstawie pan tak mówi, że ja... Niech mi pan poda na sobie... Proszę pana, bo wszyscy tutaj media czekają... Niech pan wiadomo jedną, że to już przekroczona jest pewna granica. No. I tej granicy na pewno jeśli będę decydowany złożyć to do prokuratury, bo jestem zastraszany i szukany... Nie. Naprawdę. Pani przewodnicząca, mówię to z pewną odpowiedzią. Niech pan przytoczy jeden przykład, że żaba szuka haki na dole. Proszę pana, jeden przykład, bo nie może pan w stylu portalu, nie może pan w stylu pana N mówić i rozmawiać. Proszę pana, jeden dowód na to, że żaba szuka haki na to. Media tutaj czekają na polemikę, oczywiście. Nie interesuje ich w ogóle przebieg rady, tylko interesuje ich. Proszę pana, panie Andrzeju, powiem panu tak. Pan napisał do portalu Wieści z Gór stanowisko rady i pan się podpisał. Nie wiem, czy pan autoryzował tą wypowiedź, czy nie. W każdym razie pan jej nie zweryfikował, nie zdementował, że gmina knebluje usta, że gmina radnym knebluje usta, że nikomu nie wolno się nic wypowiadać, że radni są zastraszani i szantażowani. Proszę pana, to jest totalna nieprawda. Najlepszym przykładem jest dzisiejsza sesja, że wchodzi każdy, nawet ci nie anonsując ani u mnie, ani u przewodniczącej. Ja nie wiem, ja nie muszę wiedzieć. Są robione zdjęcia, sesja jest nagrywana. Nikt tutaj nie powiedział, jaką redakcję reprezentuje, czy ma uprawnienie. Każdy. Bo sesje są otwarte, sesje są publiczne. Nikomu nigdy niczego żeśmy nie zabraniali. Ani jednemu portalowi, ani drugiemu, ani trzeciemu. Nigdy nikomu. Natomiast istotą sprawy jest to, że wystąpiliśmy przeciwko jednej redakcji, bo nie możemy sobie pozwolić na pomówienia, na opluwania, li tylko. A oczywiście chętnie portale zmieniły całą retorykę i zasłaniają się, że gmina, że żaba, głównie żaba, blokuje, że nie chce, żeby cokolwiek krytykować. Można krytykować. Dlatego udaliśmy się pod ochronę sądu i pan powinien to samo zrobić, bo pana też szkalują. Proszę pana, każdego z nas szkalują. Mamy prawo
jako osoby, ja muszę dbać również o wizerunek tego urzędu. Pan słyszał, jest pozytywnie oceniany. Żadne organa ścigania nie wytoczyły nam żadnej sprawy, a opinia publiczna jest zawiadamiana, że politycy rzekomo i tak dalej opowiadają się po stronie portali i mówią, że oczywiście są wszyscy oburzeni i tak dalej. No, no szanowni państwo, do czego to zaprośmy jest? Tych do czego to jest opozycjonistą i tak dalej. Proszę bardzo. Ale jeżeli takie stanowisko przyjęliście, bo ja nie wiem, czyście takie stanowisko przyjęli, to przede wszystkim wójt powinien o tym stanowisku wiedzieć. I takie stanowisko powinno było zostać najpierw przekazane do wójta, żebyśmy się mogli do tego odnieść. A pan nie czekał z tym. Ani rada, ani przewodnicząca, ani wójt nie zna tego stanowiska, tylko polecieliście do prasy i napisaliście, że wójt knebluje usta. Szanowni państwo, w którym miejscu i kiedy? Proszę jeden przykład podać. Jeżeli pan mówi o tym, ja panu zaraz... Jestem zdenerwowany, ale jak nie być zdenerwowany? Niech pan pozwoli dopowiedzieć. Czy pan uważa, że ja powinien do pana wystąpić jako przewodniczący klubu, poinformować, jakie stanowisko? No oczywiście. A czy pan poinformował Radę Wysoką, że pan wniósł za publiczne pieniądze bodzę do sądu na Wieścigór? Czy pan poinformował Wysoką Radę? Proszę pana, nie wnieśliśmy. Panie Wojciu, niech pan odpowiedzieć. Ale pan żąda ode mnie, ale oczywiście, żeśmy poinformowali. Ale oczywiście, sobie pan za publiczne pieniądze, żeśmy poinformowali. Panie Wojciu, sprawa w sądzie, wszystko się okaże. Ja nie jestem. No, pana, tam gdzie szkalują. Nie ferminy wyroku. Oczywiście, że tak. Trzeba poczekać na sprawiedliwy, bo przecież tej domeny się trzymamy. Sprawiedliwość. Oczywiście. Trzeba poczekać na wyrok i wtedy. Ja na pewno czapkę szkolę i pan również wycofa to stanowisko. Wtedy po tym wyroku, w zależności jakiego on będzie. Jakie stanowisko? Proszę pana, jeszcze raz panu... Kogo pan uważa tutaj za pokrzywdzonego w tym stanowisku? Niech się pan określi. Jeszcze czy pan jest po stronie portali, czy pan jest po stronie swojej? Nie ważyłem kogoś, że proszę wystąpić na drogę sądową i udowodnić to. Króciutko, kończąc już. Naprawdę, panie wójcie, pan nie szuka wroga w dole. Ale nie szukam. No cały czas pan mówi, ja szukam, że polityka, że startuje na wójta. Ale pan na każdego startuje. Że, panie wójcie, naprawdę we mnie nie ma pan jakiś i gmina. Tylko tej, żeby była prawda i nie szukanie żadnych informacji na tym.